Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jak co miesiąc mamy naszą serię miszmaszową, czyli różne nagrania z serwisu gitarowego Gitarowa Mgła w Łodzi, do którego oczywiście, jeżeli macie problem z gitarą, serdecznie zapraszam. Przypominam, że takie przyjście do nas, wiecie, i na przykład sprawdzenie waszej gitary i w ogóle powiedzenie, czy ona jest fajna, czy nie jest fajna, nic na przykład nie kosztuje. Więc wbijajcie ze swoimi instrumentami, natomiast te filmiki, jest to taki zestaw miszmaszowy nagrany przez ostatnie kilka lat w różnych okolicznościach przyrody i po prostu odkrywanie tego, co gdzieś tam pod tymi płytkami jest, tego wszystkiego, co gdzieś tam się dzieje i generalnie co tam poznajdowaliśmy. Nie traktujcie tego zbyt poważnie, nie traktujcie swoich gitar pokazywanych również w tych odcinkach zbyt poważnie. Jest tutaj duża doza czarnego humoru, który być może nie każdemu się musi nawet spodobać. Czasami może są nawet jakieś suche żarty, typowe, suchsze niż wasze podstrunnice, ha, ha, ha. Więc generalnie, słuchajcie, no jest to taki raczej odcinek na luźno i oczywiście jak wszystko na tym kanale podporządkowane jest idei, że gitara jest najważniejszą ze sztuk i jak wszystko gdzieś tam niesie jakiś ładunek edukacji, ale tutaj raczej tak jak wiecie, tak jak Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bullerbyn, czyli raczej idziemy tutaj w kierunku bawiąc uczy. Więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Oczywiście pamiętając o tym, że kanałowi można pomóc na różne sposoby, ażeby on się rozwijał i żeby te filmy były jeszcze częstsze na przykład, albo żeby więcej osób je oglądało, no i ogólnie, żeby po prostu ten kaganek gitarowy oświaty się niósł, pod filmem można zostawić łapkę w górę, do czego namawiam w tym momencie. Jeżeli wpadliście na ten kanał, możecie go zasubskrybować, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie. Najwyższą formą pomocy kanałowi jest patronowanie poprzez Patronite. Czytajcie linki w opisie, są różne linki, zarówno na temat psychologii gitarowej reuploadowanej, zarówno na temat zniżek i różnych ciekawostek, które możecie wyrwać w różnych sklepach. No i oczywiście jest też link do tego właśnie oto Patronite'a. Zapraszam do wspierania, tym bardziej, że w tym miesiącu, jak już wiecie, jest akcja Ewolucja październikowa, akcja, która ma na celu spowodowanie tego, że będziemy sprawdzać, czy 46-latek przy intensywnym treningu codziennym gry na gitarze przez jakieś 5-6 godzin i nie robieniu niczego innego jest w stanie się nauczyć grać. Ta akcja ma również wam dać na tyle otuchę, że być może udowodnię wam tym, czy ja się nauczę, czy nie, czy jeszcze jest w ogóle w tym wszystkim sens. Jak wiecie, no chcę iść w październiku na bardzo intensywne, codzienne lekcje gitarowe, więc to jest cel tego roku. Tak jak w zeszłym roku celem było zbudowanie tego miejsca i bardzo mi w tym pomogliście, tak w tym roku jest to właśnie cel taki, żebym ja się nauczył operować manualnie, a przy okazji mówię, no będą z tego jakieś reportażowe, krótkie shorty, będą z tego jakieś przemyślenia, no i mam nadzieję, że będzie z tego dużo, dużo pożytku. Jeżeli macie ochotę pomóc kanałowi, to jest w tym momencie coś, co w mojej głowie po prostu jest bardzo, bardzo ważne. Filmy oczywiście w październiku będą się ukazywać. Mam nadzieję, że będzie ich tak samo dużo jak zwykle. Może troszeczkę mniej, ale ja muszę wyłączyć się z całości myślenia o tym tutaj szkiełku i o tym tutaj oku, a muszę się skupić na swoich rączkach i na swojej głowie. Będziecie mieli ochotę, wpadajcie na Patronite'a i pomóżcie mi w tym. Oczywiście, słuchajcie, powiem to wszystko już na początku, żeby potem nie przerywać tego tymi ogłoszeniami folkpasterskimi w tym odcinku na początku. Nagrodą, zabawą patronite'ową w tym miesiącu jest taka oto gitarka. We wrześniu można taką oto gitarkę zgarnąć. O co w tym wszystkim chodzi, jest to oczywiście na Patronite. Są jeszcze dwie zabawy. Jedna zabawa jest dzięki Grzesiowi. Grzesio ufundował tutaj, znaczy właściwie to wygrał takiego Squire'a i stwierdził, weź go przekaż dalej. Więc ta zabawa polega na tym, że wszyscy, którzy od połowy sierpnia i we wrześniu dołączyli do patronów, biorą udział w dodatkowej zabawie, gdzie nagrodą jest taki właśnie
właśnie Squire, więc tak naprawdę dwie zabawy. I jest jeszcze cała akcja dla patronów, którzy już kiedyś wspierali kanał i do nas we wrześniu powrócą. Jeżeli wrócicie do nas we wrześniu, nawet jednorazowo, to jest jeszcze taka dodatkowa zabawa, że dodatkowo ci wszyscy, którzy byli, a nie są, a będą, biorą udział w takiej zabawie, gdzie do wygrania jest Defump. Tu jest Defump. Może być z możliwością montażu od Analog Workshop i tutaj jest EQ Boost, bardzo fajny boosterek do gitary, więc słuchajcie, no staram się dla was oczywiście jak mogę najlepiej i mam nadzieję, że wy również dla mnie się postaracie jak możecie najlepiej. W tym momencie już jedziemy z odcinkiem serwisowym. Dziękuję bardzo za uwagę, nie będę go przerywał. Wszystkich tych, których denerwują ogłoszenia fokpasterskie. Słuchajcie. Polskiej gitary historia ciąg dalszy. Wszyscy, którzy znają produkty firmy Zack Majones z pierwszych lat, takich po otwarciu, powiedzmy, że już większej manufaktury, no znają wszystkie KTM-y, KZM-y i wiedzą, o co chodzi. Wszyscy, którzy tego nie wiedzą, słuchajcie, no zanim Majones zaczął robić gitary na cały świat, gitary na poważnie i gitary po prostu uwielbiane przez muzyków, no to był taką firmą założoną przez pana Zenona Dziewulskiego, jednego z absolwentów nowotarskiej chyba szkoły lutniczej, z tego co kojarzę, technikum produkcji instrumentów, i generalnie no, razem z firmą Presto na przykład robili całkiem udane instrumenty jak na tamte lata, czyli na początek lat 90., końcówka lat 80., której no niejednego wyniosły na piedestał grania. Jak sobie użycie PGR, to dużo ludzi zaczynało na Majonezach i na Zakach z tych wczesnych produkcji. Czym były Zaki tak naprawdę? Zaki były instrumentami, które no, teoretycznie były produkowane na zachód, do Niemiec. Tak jak później gitary Flame i Fame też się tak różniły, też były z tych samych fabryk, ale również Zaki można było kupić gdzieś tam w polskich sklepach, można było sobie pojechać do Gdańska i taką gitarę też łyknąć i po prostu no, wybrać sobie nawet z kilku, tak zrobił mój kolega. Sam też miałem kiedyś Zaka, moja pierwsza poważna gitara to był właśnie Zak. Powiem wam szczerze, że gitary Zak z taką główką nie widziałem nigdy wcześniej na oczy. Jest to dosyć osobliwa konstrukcja główki, bardzo ciekawa, wybijająca się, komiksowa, baranowska, trochę taka gdzieś, ale no nie widziałem. Tutaj mamy ptaszki, ptaki przyrody tutaj są na gryfie. No jak widać, gitara jest w takim słabiutkim stanie w tym momencie. Postaramy się ją oczywiście ładnie odnowić, ładnie zrobić i generalnie doprowadzić ją do no jak najlepszego stanu. Jak wiecie również, takie gitary ze względów serwisowo-lutniczych bywają tak zwanymi minami, czyli różne rzeczy tutaj się mogą stać. Na szczęście będziemy blokowali mostek. Mostek jest to no, a la Floyd Rose, ale bez blokowania. Tu się przeciąga struny tam przez takie otwory, nie ma żadnych blokadek. No, jest to konstrukcja no, taka typowa dla tamtych instrumentów. Nie do końca, że tak powiem, najlepsza. Tak można też powiedzieć. No i też właściciel instrumentu próbował tutaj coś robić, trochę mu tam się za bardzo powkręcały te śruby. Będziemy kombinować. Pick-upy najprawdopodobniej WSC, bo takie części wtedy brali. No i jest to jakaś tam wersja KTM-a, KZM-a jednak, chociaż z taką dziwną tą główeczką. Z tyłu jeszcze bardzo charakterystyczne dla Zaków z tamtego okresu to śruby mocujące gryf były pod taką plastikową płytką dokręcaną na jeszcze cztery małe śrubki. Dosyć głęboki scarf jointik i osprzęt szalera, jeśli chodzi o klucze. Tutaj już made in Germany, ale jeszcze zdarzały się też instrumenty z kluczami made in West Germany, które moim zdaniem są historycznie bardzo, bardzo fajne. No więc zobaczymy, co się z tej gitary da wyciągnąć.
taki, no, pierwszy ciekawy patent to mocowanie sprężyn na bloku od mostka dwustronnego. No, pierwszy raz takie coś widzimy. Fajnie, takie haczyki, spoko, ale dosyć duże te otwory. No i normalnych sprężyn się nie założy. Nie ma miejsca też na dodatkowe sprężyny, jakakolwiek wymiana na standardowe części. No nie bardzo tutaj wchodzi jakby w grę. Mierzymy, czy jest ekran, czy nie ma ekranu. Nie podejrzewam. No, słuchaj, poczekaj. Nie mów hop, zanim nie powiesz hip. Jedziemy. W ogóle wiesz, fajne te numerki są, nie? Jak się włącza. Jest. Ach, te farby. Nie jest. No więc właśnie. W gitarze, tak, naprawiliśmy pęknięcie, które było przy mocowaniu mostka. Dodatkowo wymieniliśmy mocowania mostka na krótsze, bo te, które były oryginalnie, wystawały. Frez był tak zrobiony, ten otwór, no, że nie wchodziło całe, więc no, wymieniliśmy po prostu na nowe. Tutaj leżą te stare części. W tym momencie już, jak widać, troszeczkę lepiej wyglądająca podstrunnica. Ten efekt to jest coś, czym zawsze się będziemy chwalić, bo no słuchajcie, czasami gitary przychodzą nowe i widać efekt, a jak już przychodzą takie naprawdę grubo używane i takie bardzo oldschoolowe, no to już jest wtedy efekt wow, najlepszy. Co ja tutaj takie coś zauważyłem? Gdzieś, a nie, to jakieś odbicie było słońca w tym. Jeszcze co, na co chciałem zwrócić uwagę, no to jest bardzo charakterystyczna i bardzo dziwnie zrobiona blokada strun, też taka samodziałowa, post-PRL-owska. No, nawet się zastanawialiśmy, czy ona nie jest założona tak naprawdę odwrotnie, no bo jak widzicie, nacięcia są, tak jakby siodełko jest tutaj. Więc tutaj, gdzie się kończą, tutaj, gdzie się kończy ta blokadka, no to tutaj mamy tak naprawdę rozpoczęcie dźwięku i tutaj jest tak jakby siodełko, więc to jest takie dosyć, no dosyć ciekawe, że nie ma tutaj żadnego rowka i po prostu no, kierunek struny jest wyznaczony przez to nacięcie tutaj i przez to, jak struna jest naciągnięta. Nie wiemy, nie ma nic napisane na pick-upach, jakie to są pick-upy, więc tego akurat w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale ten pick-up jest taki, jak widać, trochę rozlazły. Od spodu jest skręcony takimi śrubami jeszcze na płaski śrubokręt. I co jest też śmieszne, no na początku myśleliśmy, że to jest takie utytłane i takie brudne i że po latach jakaś taka patyna weszła, a okazało się, że po prostu, nie wiem, czy to warunki lakiernicze, czy o co chodziło, też nie bardzo wiem, czy to widać tutaj na filmie, ale no generalnie tutaj pod lakierem jest taka bardzo, bardzo specyficzna, dziwna mgiełka. No więc słuchajcie, no ale i tak jest dużo, dużo lepiej na pewno niż było wcześniej, prawda? Więc lubimy takie wyzwania. Tutaj na ścianie wisi od 3 lat już takie wyzwanie, do którego nie mamy, za które nie mamy czasu się zabrać. To też jest gitara z tego okresu, mniej więcej. To jest gitara Jantar, sklejkowa. Tu w ogóle mamy bas Jantara od Marka, który dostaliśmy. Bas Jantara też jest w ogóle prześmieszny, bo ma siodełko z sklejki wklejone krzywo, ale to jest w ogóle sklejkowa gitara Jantar, też z tych takich właśnie czasów. No to jest gorsza gitara niż Zaki, gorsza gitara niż Presto, chyba najniższy sort instrumentów, jaki wtedy można było mieć. Mam takie dwie, ta sobie cały czas czeka na to, żeby ją po prostu odnowić. Ma super rocka w ogóle pod mostkiem, więc słuchajcie, no działamy. Dużo tu moich gitar czeka, no ale no to niestety, no szewc bez butów chadza. Trzeba powiedzieć, gitara na pewno jest warta tego, że to, co tutaj zostało w niej zrobione, no to przysporzyło jej dużo, że tak powiem, dobrego, bo nie jest to tak naprawdę zły instrument. No ma dosyć marne te przetworniki, szczególnie ten humbucker jest dosyć lichym przetwornikiem.
Natomiast na pewno jest godna tego, żeby włożyć w nią jakieś troszeczkę bardziej zawodowe przetworniki, wymienić w nią elektronikę. Być może jeszcze kiedyś trafi na takie rzeczy tutaj do nas. Jeżeli macie zaki, majonezy, no to oczywiście słuchajcie, zapraszamy. Będziemy działać. Na pewno jest lepiej niż Jolany i Defile, więc wszelkiego rodzaju Mansfeldy i Zaki jak najbardziej. No, na razie lubimy te gitary, nie? Jest jeszcze jeden sposób, w jaki możecie pomóc temu kanałowi się rozwijać. Mianowicie, jeżeli ktoś z Was robi zakupy w Guitar Center, to jest link, tak zwany ref link, i jeżeli kupicie coś przy pomocy tego ref linka, no to ja będę miał z tego 1% dla siebie. Jeżeli coś tam robicie, jakieś zakupy, to pamiętajcie o tym, dawajcie tego linka znajomym. Link jest w opisie. Można w ten sposób wspomagać gitarową mgłę, do czego zapraszam. Gibson jest tylko good enough. A Gutek goli ręce? Nie. Po prostu wyłysiał na rękach. Słuchajcie, no tutaj jest takie jest cudo, że będziemy... Weź no odsłoń już, no ile tej ręki twojej można oglądać? Tu się pracuje. Dobra, dobra. Pracujesz, ty się uczysz. Pracujesz. I do pracy, jak chcesz pracować. Tutaj jest, jak widzicie, o tak. I tutaj jest takie, że jest dużo takich różnych rysek i tak dalej, i tak dalej. Jest grubo zrelikowany i będziemy starali się temu zaradzić, czyli postaramy się to wszystko wyprowadzić. No oczywiście wiadomo, że nie będzie nowe jak z fabryki, bo nie mamy takiego wielkiego kółka do polerowania, jak jest w tym, nie? W Gibsonie, ale będziemy się starać. Suchość oczywiście po strunnicy. Oczywiście dodatkowo jeszcze będzie szlifik progów, bo się okazuje, że no tutaj jest całkiem sporo. Jeszcze trzeba trochę podkleić ogólnie. Więc będziemy się ładnie zajmować, ale no Waszą uwagę chciałem zwrócić poza tym, do szlify progów to już widzieliście, że umiemy, ale chciałem Waszą uwagę zwrócić na to po prostu, jak gitara wygląda i jak wyglądać będzie, jak już ją zakończymy nad nią tutaj, że tak powiem, pracę, znaczy uczenie się. A tak wygląda rzeczone SG Solid Guitar. To nie u nas. Podobno nie wolno łączyć miedzi z aluminium, bo się utlenia. Na razie się jeszcze nie utleniło. Rzeczywiście potrafią się robić takie kolorowe przekładeczki. Raz takie coś widziałem. Takie jakby pleśń wchodziła, to tak trochę wygląda. Raz takie coś widziałem. No sprawdzimy, czy to przewodzi, sprawdzimy, czy to działa, czy to trzeba poprawić. Będziemy myśleć. Ale tak wygląda SG pod płytką maskującą. Udało nam się pozbyć tych przebarwień, udało nam się pozbyć tego, no gdzieś tam jeszcze pod światło, jak się człowiek spojrzy, to jeszcze gdzieś tam jakieś takie, chociaż nie, wydawało nam się to gdzieś tam w tym świetle. No generalnie jest tak, udało się pozbyć tych przebarwień, których się trochę martwiliśmy, czy się ich pozbyć uda. Lakier Nitro jest ciężkim lakierem zarówno do pracy z nim, dlatego Gibsony są takie drogie. Nie tylko dlatego, ale jest to jeden z powodów. No i gdzieś tutaj od tego potu, czy od czegoś tam ten lakier się tak przybrudził. No na szczęście udało się to zniwelować. To jest bardzo fajna edycja na 120-lecie firmy. Taka, że ma binding tutaj, więc to jest całkiem ciekawie rozwiązane, bo to jest niby special, nie special faded, tylko niby special z płytką tą batową, ale tutaj trochę wygląda jak standard, więc takie mniej więcej połączenie. No moim zdaniem to chyba tak jest, nie wiem, jeśli się pomyliłem, to mnie poprawcie, ale mi się wydaje, że to jest special, chociaż może ma puszki, to może jest standardem, bo jak to jest z tymi SG? Jak ktoś wie i się pomyliłem, to niech napisze w komentarzu. Ale no powiem Wam tak, ja to kocham te Gibsony. No niestety jestem mega fanboyem i chciałbym je mieć wszystkie. Za każdym, jak muszę gdzieś oddać, albo jak nie jest mój, ale przez chwilę chociaż
tą wanilię poczuję, to ja je kocham, naprawdę. No Gibsony, no mam jakąś na nie fazę, nie? Kto ma fazę na Gibsony, niech napisze w komentarzach, ja też. Tak tylko wam powiem, na szybciutko, patrzcie, to jest tak, szewc bez butów chodzi. Mój Charvel, absolutnie niezrobiony. Jedna gitara, która była przekazana przez jednego z Fogowiczów na nagrody, wisi, ale się zrobi. Tutaj Ibanez, którego możecie znać, taki neck free body niepomalowany, wisiał latami od Jarka, jest pomalowany, nie jestem do końca zadowolony z pomalowania, wisi, czeka. No tutaj jest kliencki przepiękny Gibson. Robi się, zaraz będzie zrobiony. Bardzo, bardzo pozdrawiam. Tutaj kolejna rzecz, która oczywiście też sobie czeka, też jest moja, też jest na rozdanie i też jest no, w takim sensie, że pójdzie w końcu na nagrodę i też jest darem od jednego z patronów, jednego z Fogowiczów. Właśnie, bardzo, bardzo oczywiście znowu pozdrawiam. Oczywiście jak pipa grochowa, nigdy nie pamiętam, żeby sobie zapisać kto co dał, więc no tak to wyszło. Tutaj już robota w re. Tutaj już robota w re, no bo mamy, szanowni państwo, trzy gitary przygotowane do szlifów. Epiphone, podróba Gibola i stary Ibanez przygotowane do szlifów. Tutaj oczywiście znajomi czekają, czyli Wojtasowa Firebirdowa Liperowa gitarka i Makarowa, czyli basisty z mojego nowo powstałego zespołu gitara, tutaj taka też sobie czeka. To jest gitara, która od roku czeka na to, żeby stać się nagrodą w konkursie. W końcu się nagrodą w konkursie stanie. Dalej znowu jedziemy. Tutaj gitara od Adama. Od gitara od Adama, z której będą wyjmowane części do tutaj z tego mostka. Będą części przychodziły do tego mostka, bo tutaj mam zły radius, tak? Na mostku. Potem będziemy tutaj wkładać jakiś mostek, który będzie pasował. Też pójdzie na nagrodę. Tutaj od chyba 3 lat wisi sobie Jackson, mój Randy Rhodes, do którego nie mam zielonego pojęcia, gdzie włożyłem części. Gdzieś są te części włożone i nie mam zielonego pojęcia. Już jest po szlifie, już jest po koronowaniu, już jest po polerce i nie wiem, gdzie są części. Tu w końcu trzeba złożyć Ibaneza na sprzedaż, który też sobie wisi nie wiadomo ile. No tam Tanglewood, który tam wiadomo, no to jest Tanglewood, z którym można by poeksperymentować z podstronnicą. Tutaj kupiłem okazyjnie dzięki kuli na OLX-ie takiego rozebranego Jacksona, którego też sobie obiecałem złożyć. Kolejna gitara, która gdzieś tam pójdzie na nagrodę. Tutaj też są dwie gitary, które pójdą na nagrodę i czekają sobie na to, żeby się nimi zająć. Tutaj mój Washburn, którego też chcę sprzedać i też nie mogę się za niego zabrać. Yamaha Gutkowa na szczęście. No Jantar, który czeka na film o tym, co można zrobić z brudnej gitary, ale to pewnie się i tak ten film nigdy nie uda. I perełka creme de la creme. Jantar bas z drewnianym, właściwie sklejkowym siodełkiem wklejonym w ten sposób. Słuchajcie, no to jest właśnie ten serwis. Szewc bez butów chodzi i tutaj jest tego ewidentny przykład, że ten szewc bez tych butów chodzi i słuchajcie, no to tak na szybko chciałem tak wtrącić w tenże odcinek, a pamiętajcie o tym, że kable Reds Music to są najlepsze kable na świecie, przewody, nie ma lepszych. Jaki jest największy koszmar każdego serwisu gitarowego? Największym koszmarem każdego serwisu gitarowego nie jest wcale ta dziurka, która nie wiadomo do czego służy w gitarach meksykańskich. Nie jest nawet Bixby. To nawet chyba nie jest Bixby tak naprawdę, który wcale nie jest najlepszym mostkiem do tego, żeby wymieniać struny i się nim bawić. Kto zmieniał struny w Bixby, ten wie. Oczywiście tak, największym koszmarem każdego serwisu gitarowego i każdy serwis gitarowy tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich, którzy też tak uważają, kocham od razu, jest patent Fendera ze śrubą do regulacji gryfu na
krzyżakowy, nawet nie krzyżakowy nie, chyba, tylko to na płaski albo specjalny w ogóle śrubokręt z tyłu gryfu. Najlepiej jeszcze zakręcony deską bez możliwości dostania się i pod płytką. Tutaj na szczęście mamy już gitarę unowocześnioną, bo konstrukcja jest nie z lat 50., a być może z lat 60. I jak się zdejmie płytkę, to ktoś nawet pomyślał, że tutaj by się przydało wycięcie, żeby włożyć ten śrubokręt. Pewnie to też wcale nie jest takie łatwe przez ten pick-up. No i tak trzeba pick-up wykręcić. Ale przynajmniej można to zrobić na naciągniętych strunach i korygować zgodnie ze strojem gitary, a nie trzeba odkręcać gryfu 7 razy, dokręcać, stroić i sprawdzać, czy to już jest to. Tak bardzo jak dziękujemy panu Fenderowi za wszystko, co zrobił, tak jednak to, co później wymyślił w firmie Music Man, czyli tak naprawdę właściwie można powiedzieć, że coś takiego, no to już jest duży progres. No oczywiście nie będę wspominał o normalnych, konkretnych możliwościach kręcenia, akurat tutaj jest wykręcona śruba, które są już na gryfie z dostępem. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich, którzy kochają stare, dobre, niepraktyczne rozwiązania. Ustawi się akcję? Będzie dobry zawias? Bo w tym samym czasie tutaj też jest walka z tym Mansfeldem, którego już mogliście też widzieć. I tu podobno jest świetnie. Więc super. To jest Sophie Millimeter i jest bardzo dobrze. No. Co polskie gitary, to polskie gitary. Szanujcie Mansfeldy, kurde. Wiecie, zawsze jak się pojawia jakiś Mansfeld, to Marcin jest podjarany. Bo on lubi Mansfeldy, ten Marcin. A ja lubię Marcina, to mu zawsze daję Mansfelda, żeby był podjarany. Mansfeld Electric Guitars. Bardzo chciałem pozdrowić z tego miejsca blog Polish Love. Chyba tak się nazywał mistera Buncika blog, z tego co pamiętam. Na moich Mansfeldach było napisane handmade, a to już nie jest handmade. Może już nie jest handmade. Zerowy próg. To jest bardzo ważne. W Mansfeldach zerowe progi były. Zielone teraz? Zielone teraz po prostu jak lasy państwowe na lato. namalowane na czarnym, namalowane markery a la Jackson. To nie są żadne inleje, tylko namalowane to jest, więc nie ma tam żadnego wgłębienia ani niczego włożonego. No klasyczna pomalowana podstrunica dla gitar Mansfeld, więc nie wiadomo z czego jest, może być ze wszystkiego. Ogólnie gryf jest w ogóle pomalowany, oczywiście nie pasuje kolorystycznie do białego, mi się nie podoba. Podoba ci się? Średnio, nie? Ja to wiesz, białe gitary to ja bezkrytycznie. Znaczy nie, białe gitary tak, ale jakoś tutaj to połączenie, może jeszcze by główka była biała, coś tak ten. No i oczywiście spasowanie kieszeni korpusu bardzo... Charakterystyczne. Do tej firmy. Z dużym marginesem błędu. Poczekaj. Z dużym ustawieniem błędu na OT. To jest taka, żeby sobie to wyobrazić, obrazowo można pokazać. Z dużym marginesem błędu. Nie, to jest za grubo. Z dużym marginesem błędu na korygowanie. Kosteczki wchodzą, nie? No, kosteczka wchodzi. Znaczy, cięższe wchodziły, no. Ale w to mnie jest tak jeszcze źle, no ale jest to charakterystyczne. Nie bójcie się tego, jeżeli takiego Mansfelda spotkacie. Taka zapytam, to pick-upy, co ciekawe, z logo Mansfeld właśnie, to jest bardzo interesujące. Prawdopodobnie dalekowschodnia konstrukcja, ale one nie grały wcale źle te picki. Nie wiem co tutaj mamy. Będzie jakieś Jinho? Nie, Jinach, więc może wczesne Jinach, czyli wczesne Jinho, to jest też Jinach. Czyli jakieś tam koreańskie części. Na temat o sprzętu, który był ładowany w te gitary, to ja nigdy złego słowa nie powiedziałem. Nie, no generalnie jest tak. Klucze były zawsze działały znakomicie. Znakomity jest ten patent tutaj. Patencik tutaj trochę jak w Music Manach. Wiecie, no zajmiemy się. Gitara należy do, chyba, nie wiem czy to nie jest w ogóle pierwsza, jak tam mówił, czy to jego pierwsza, czy nie? Nie, chyba nie, ale... Kiedyś to grał, no przecież ja pamiętam jeszcze w czasach Dekompany i tam jeszcze wcześniej, to on grał na...
Fenderze, plusie, na Fenderze plusie. No tutaj mamy, szanowni państwo, gitarę gitarzysty zespołu Smarki w sercu. Kto wie, jakim zespołem jest zespół Smarki w sercu, ten jest prawdziwym metalowcem. Jak się uda, to wam pokażę, co się udało z niej wyciągnąć. A teraz... A tu w ogóle jest jeszcze niezłe, nie? Bo kąt tego siodełka jest taki, że się porysowała główka drewna od strun. To też w ogóle jest takie, o, widzicie to? Też jest dosyć ciekawie. No ale wyciągniemy z niej co się da. 300 zł, panie, 300 zł. No tak jakby, jeśli widać różnicę, to warto przepłacać chyba, nie? Parafrazując generalnie. Trochę jednak tej różnicy tutaj jest. To jest jeszcze niewypolerengowany, a ten już jest wypolerengowany. A w ogóle jeszcze Marcin zauważył, że ten czarny kolor jest tak naprawdę czarny metalik, więc to też jest... No, podstrunica czarny metalik, no to już tylko w custom shopach teraz, a kiedyś po prostu w Waxmundzie nowym targu na porządku dziennym jechali tym, co było i już, nie? Muszę te założyć, ale nie sprawdzałem elektroniki. No i co? I się udało wyciągnąć z tej gitary, tak jakby była nowa właściwie, prawie że wygląda. Progi po polerce, no to zawsze wielki, wielki propsior. Wyczyszczona podstronnica, co prawda no to jest zalakierowana, więc nie było co konserwować, ale syf z gilem usunięty, mostki przeczyszczone, pick-upy przeczyszczone, lakiery poprzeczyszczane, jeszcze gałeczki są niezałożone. Generalnie nie wiem jeszcze jakie wyszło, czy to dobre wiosło, czy nie, bo na razie jeszcze cały czas leży, ale chyba będzie git, nie? Akcja już jest ustawiona? No więc jeszcze zobaczymy, jaka akcja. To jeszcze się wam pochwalimy, czy nam się tutaj udało coś z tej gitary wyciągnąć lepszego, czy nie. Ale chyba nie będzie. Chyba młody będzie zadowolony, bo to dla młodego tatuś robi. Jak miał 3 mm akcji, to raczej będzie. Jak miał 3 mm akcji, to nawet jak będzie miał 2, to lepiej, nie? Tak. No, się przeprosi. Dokładnie. Przyszli takie puzzle. Na szczęście chyba są wszystkie części. Zobaczymy co z tych puzli. Co z tych puzli wyjdzie. Ale ty, dobrze, no, można normalnie na te. O, sorry, już ci to popsułem. Na folii można. Dzięki. Ten. Na folii aluminiowej się sklei i będzie się trzymać elegancko, nie? A w gitarze ktoś lubi czekoladę. Wiem. Bo taka tu jest z czekolady włożona tak. Na ten. Słuchajcie. Kochamy gitary, kochamy je naprawiać, kochamy wasze gitary, również Harley Bentony. Wszystko wam wyśpiewamy. Tak jak mówiłem w przypadku tego basa, to jest stare logo Harley Bentona. No i kiedyś te gitary były ewidentnie gorsze. Ja nawet pamiętam, że gdzieś tam na kanale są jakieś takie stare gitary Harley Bentona, które ja specjalnie nie propsowałem. Zdarzyła nam się kiedyś taka fajna kopia PRS-a, która była całkiem niezła, jeśli chodzi o te instrumenty, z takim właśnie starym logiem, no ale trzeba przyznać, że jakość tych gitar poszła do góry. To cały czas są oczywiście tanie gitary i tak dalej, tam nie ma się co, wiecie, no, podniecać tym, ale w tej gitarze basowej na przykład odkryliśmy, że korpusy kiedyś Harley Benton nie robił z paździerza, tylko robił ze sklejki właśnie, więc no ewidentnie to jest sklejka. Nawet się zastanawialiśmy, czy to jest po prostu ślad po frezie, bo te takie linie z reguły no, stanowią o tym, że to jest sklejka, ale może być ślad po jakimś takim nieudolnym frezowaniu, no ale już odkręcenie, że tak powiem, gryfu i tutaj chyba nawet widać, no, widać warstwę, nie, jak w cebuli. Więc taka gitara jest raczej jak ogr na swój sposób. Zresztą też to pomalowanie na przykład tego też bardzo eleganckie. Nie wiem, na ile to jest oryginalne, na ile nie. Pociągnięcia pędzla. Taka trochę to brudzi. Może to jest ta farba przewodząca tutaj. No, potem będziesz mówił, że sobie palce przeze mnie ubrudziłeś. W każdym razie, no słuchajcie, brudna robota. No nie, no jest to ewidentnie skleja, więc... no. Stary Harley Benton. Od czegoś musieli zacząć, a potem podnieśli trochę poprzeczkę.
tanim instrumentom, ale składamy, składamy, dzieje się, będzie się działo, będzie grało. I mówię, no po prostu jestem tak zadowolony tutaj z tego, że jeszcze raz wam pokażę. Dobrze wyszło. Takie puzzle były tutaj, w ogóle takie milimetrowe kawałeczki tych puzzli. No i generalnie z puzzli wyszło coś takiego. Bardzo elegancko. Dłubania. Może i nowa płytka na AliExpressie kosztuje 50 zł. Ale co frajda ze zrobienia czegoś, to frajda ze zrobienia czegoś. A gitara jest dla punkowca. Będzie mu przypominało, że upadła i podjęliśmy się tego, żeby po prostu było to niejako wyzwanie. Pod spodem wzmocnione. To jestem wzmocniony, pod spodem jestem wzmocniony. Tutaj to jest w ogóle część od tego switcha gibsonowskiego. Tutaj jak widzicie jest takie kółeczko. Oczywiście pewnie jeszcze zrobi się na to ekran. No i generalnie moim zdaniem będzie pan zadowolony. No powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolony z tego, jaka tutaj robota została wykonana. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to, mimo że sklejkowe, mimo że tanie, no to bardzo, bardzo fajnie to wyszło. No i oczywiście największa tutaj zasługa to jest to. To było totalnie popękane, totalnie zniszczone, a po prostu Gucio to powinien te modele sklejać w butelkach chyba. Tyle powiem. Nie, no powiem wam, że to jest zrobione majstersztyk. Myślę, że dobrze się właściciel tutaj zdziwi, co się wydarzyło, no bo wydarzyło się całkiem sporo. A Basik jak Basik, no słuchajcie, no do jakiegoś tam plumkania da radę, no. Nie jest to wiadomo prawdziwy precel, ale myślę, że da radę, nie? Ciekawe, czy on oryginalnie był w takim brokacie, bo to też jest w ogóle dobre.
i tutaj totalna ciekawostka, szanowni państwo, bo mamy baz. Mamy baz, który nazywa się WASP, ale o ile jest to firma całkowicie nieznana, to zawsze trzeba czytać to, co jest napisane małym drukiem. Tutaj mamy napisane Made in Japan and Made Sexy in Poland. Czyli wychodzi na to, że jest to jakaś polska firma, trzeba wygooglować i sprawdzić, która robi na japońskich częściach, składa po prostu instrumenty. No więc taka oto ciekawostka. Basik przyszedł do nas na wymianę siodełka i na naprawienie tego, co tutaj się stało. To się oczywiście nie stało podczas naszej wymiany siodełka, nie myślcie sobie. Siodełko jest dorobione, a ten tutaj binding i tutaj to ukrychnięcie drewna oczywiście już było. Być może było w momencie, kiedy ktoś chciał wcześniej wymieniać w nim siodełko. No jak widzimy, też gruba warstwa koloru tutaj jest nałożona. Nie powiedziałbym, że jest to gruba warstwa lakieru, ale no widać, jaki jest oryginalny kolor tego klonu, a jak to wygląda po tym takim przemalowaniu. Basik jest o tyle też ciekawy, że jest tak konkretnie zrelikowany już tutaj, na przykład na główce gdzieś ten lakier odpada. No tutaj mamy na tym, również na tym korpusie też sobie gdzieś jest taki fajnie poobijany, więc nie wiem, czy to jest jedyna opcja, jaką można wybrać, ale ładnie jest ten relik zrobiony. Czasami się nawet zastanawiam, którą sobie ze swoich gitar jakoś tak zrelikować, bo byłoby to być może ciekawe. Więc całe szczęście, że zakupiliśmy niedawno pilniki do siodełek do basu i całe szczęście, że dorobiliśmy tutaj nubą nowe siodełeczko. Słuchajcie, zawsze mnie fascynuje, jak wąziutki jest w jazzbasie właśnie ten gryf na końcu. No niestety tutaj też mamy koszmar serwisanta, czyli pręt, który no niestety, ale jest tutaj, nie ma do niego żadnego dostępu. Tutaj to nawet nie wiem, czy jak się odkręci płytkę, to czy jest ten rowek, który ostatnio znaleźliśmy w którymś chyba z Fenderów, z tego co pamiętam. No ale taka oto ciekawa gitarka. Na razie jest w takim stanie. Zobaczymy, co się uda z nią zrobić i jak to jeszcze się da naprawić. Za chwileczkę wy to zobaczycie, no ale ja na ten efekt muszę jeszcze chwilkę poczekać. Handmade in Poland by Mateusz Piotrowski. Szanowni państwo, takie tutaj odkryliśmy, takie tutaj pod tym, pod gryfem. 2020 rok, 4 kwietnia, 159 sztuka. Mówimy tutaj o bazie buzie. No więc już się wszystko powoli nam wyjaśnia, o co tutaj może chodzić z tym buzem. A siodełko się na razie naprawia, to jest oczywiście faza no, wstępna tego wszystkiego tutaj. Nigdy nie będzie już idealnie, no bo ktoś je bardzo, bardzo nieładnie zrobił, ale za chwileczkę jeszcze wam pokażemy, co tutaj z tego wyniknęło. Porządna rzecz! Tak samo tutaj nabite, ale z maja jest korpus już, a nie z kwietnia. Bardzo ładnie wyekranowany. No trzeba chwalić. Elektryka, elektronika też pięknie zrobiona. Powiem wam szczerze, że jak na razie jesteśmy pod dosyć konkretnym wrażeniem. Jeżeli to jeszcze rzeczywiście jest na japońskich częściach, tak jak jest tutaj napisane, no to gruba rzecz to może być. Nie wiem, ile to kosztuje, ale podoba nam się. Wiecie, jakie tutaj cuda. Kurde, płytka mosiężna z ekranem miedzianym pod spodem, nalepiona pod pick-upą. Kurde, no zawodostwo. Aż bym chciał się kiedyś zakolegować chyba z panem Mateuszem Piotrowskim, nie będę ukrywał, bo tutaj robota wre. Bardzo przyjemnie. Daj nam miodu. Dajemy. Dawaj miodu, dawaj. Więcej obrotu. Lubisz to.
No i szanowni państwo, i to jest satysfakcja gwarantowana. Tak, po prostu jestem zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło. Patrzcie, jak jest elegancko wypełniony binding, jak ładnie to zostało naprawione. No wiadomo, że nie byliśmy w stanie dobrać tego koloru tutaj, gdzie był ten ubytek drewno, ale też jest wymieszane drewno z cyanoakrylem. No i generalnie naprawdę wyszło to rewelacyjnie, jak widzieliście poprzednio. No to tutaj nie było nic, tak jakby. A w tym momencie jest binding całkowicie uzupełniony. Pod palcem nic nie czuć. No na eleganckości, no. Takie wyzwania to lubimy. Wymienione siodło, naprawiony ubytek, naprawiony binding. Gitarka od razu wygląda lepiej, a przy okazji też fajnie się dodało to do tego reliku. I przy okazji też pogrzebałem w internecie, kto jest odpowiedzialny za te instrumenty, czyli za instrumenty bass właśnie. Można kupić basy i można kupić gitarki. I jest to strona, która nazywa się Restauracja Gitar, a gitara zrobiona jest w tym momencie bez płytki, czyli Jaco Pastorius Styla. No ekstra edycja. Polecamy nasze usługi jak najbardziej. Bardzo dziękuję za dotarcie do samego końca. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Mam nadzieję, że ta wiedza była wam do czegoś potrzebna. A jeżeli nie byłaby wam potrzebna wiedza, to mam nadzieję, że przysporzyło wam to chociaż troszeczkę radości. Jeżeli wam to przysporzyło troszeczkę radości i jesteście tutaj na samym końcu tego odcinka, to oczywiście zapraszam do tego, żebyście w komentarzu pod odcinkiem napisali: tak, przyniosło mi to dużo radości. Wielkie, wielkie propsy, że chcę wam się poświęcać czas, że chcę wam się poświęcać prąd i że chcę wam się oglądać te odcinki. Ja jestem mega, mega zobowiązany. Najbardziej, jak zwykle, jestem zobowiązany dla wszystkich tych, którzy kanał wspierają. Są to osoby, które teraz widać na liście. Jest to najwyższy poziom możliwości oglądania tego kanału, bo płacicie za fogownię, bo płacicie za moje różnego rodzaju opłaty i właściwie to, co w tym momencie od was dostaję, utrzymuje mnie na tyle na zero, że cała reszta jest moją pracą. Albo jakby to odwrócić, to wy jesteście moją pracą, a cała reszta jest tymi opłatami. Więc generalnie, słuchajcie, no sprawiliście to, że żyję, sprawiliście to, że działam, sprawiliście to, że te filmy są praktycznie prawie że codziennie. No jest ich bardzo, bardzo dużo i chwała wam za to wielka. W każdym odcinku będę wam za to dziękował, co dla tego kanału robicie. Wielkie, wielkie podziękowanie. Końcówka samochodowa i do następnego odcinka. Ewolucja gitarowa, yo, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne w tym momencie.